Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood. No i kochani, ostatnio daliśmy ciała. Znaczy, my daliśmy, ja dałem ciała. Totalnie dałem ciała. No i niestety umarliśmy. Teraz tak. Jaki jest problem tego wszystkiego? Problem jest taki, że nam się rozprzestrzeniło tutaj to główienko. Ta maść cholerna. I nie wiem, co z tym zrobić. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Dobra. Martwy szczur, mięso, to wszystko sprzedajemy. Jeszcze coś go zobaczę, czekajcie, bo tak jak widły, mogliśmy ulepszyć. Kija się nie da ulepszyć. To się da. Kija się nie da. Dobra. Przynajmniej wiem. Ryki jest bardzo słabą bronią, ale jest za 15, więc myślę, że możemy go sprzedać. Martwy szczur, czy on jest do czegoś potrzebny? Wątpię. To możemy sprzedać, no problem. Dobra, masz te szczury, nie masz miejsca. Masz te martwe szczury. Nie masz na to miejsca, naprawdę? Kurde. Dobra, to masz kamyki. Kijki, nie kamyki. Kupię sobie z jedną taśmę. Może benzynem kupił? On tak już trochę się jej mało powoli robi. I sprzedaj szczury. O, pyk. I nie ma szczurów. Dobra. To sobie oczywiście wyrzucamy wszystko, a już taśmy miałem. Kurde, to trochę źle zrobiłem. Trochę źle zrobiłem. Jak tam z paliwkiem stoimy? Mamy deski, gwoździe trochę też mamy. Więc o gwoździe na razie się nie musimy bać. Buteleczki. Ale czy my tu możemy robić cokolwiek? Jakiś bimber czy coś? Chyba nie. Chyba nam gra tego nie pozwala. Chleb, pigułki. Sporo pigułek mamy. Sporo pigułek mamy. Czy ja mogę ulepszyć te widły? Na ostrzenie. I na przykład lepsze materiały, a i to nie byłoby głupie. Są naostrzone. A naprawić to mogę? Mogę. Spróbujmy sobie z tymi widłami ogarnąć cokolwiek. I tak jest teraz zatrzymanie czasu, więc nie martwię się, że nam ten generator trochę tam chodzi. Dam szansę jeszcze jedne dla wideł. Dam szansę jeszcze jedne. Dam jeszcze jedną szansę dla wideł. Dobra, reszta jest mi niepotrzebna. Apteczkę mam, wszystko mam. Co się dowiedziałem? Kochani, co się dowiedziałem? To, że... Cholerstwo jedne. On mi z tym barachłem. Dobra, całość. Nie całość. Tu się jeszcze rozprzestrzeniło to barachło. Tu jeszcze się rozprzestrzeniło to barachło. No, wanny nie odbudujemy na razie na pewno. Ja mogę sobie zrobić jeszcze jedną pochodnię? Mogę. Zawsze taką jedną pochodnię warto mieć w razie czego. No dobra, myślę, że możemy sobie już stąd iść. By się nie rozprzestrzeniło, nie. Co do naszych rzeczy. Co to znaczy rzeczy? Co ja gadam, Boże, co ja pieprzę? Co do pułapek. Pułapki stawiamy we wnętrzu. Nie na zewnątrz. Czemu ja noszę cały czas tą pochodnię? Zapytacie, dlaczego? A to z tego... Oh! Nawet tu? Co tu się odjanie Pawła? Kurde, dużo tego dziadostwa. I... Dobra, bo się zaciąłem. Dostałem lag braina. Musimy tu jeszcze wrzucić, bo zaraz pójdę z tym w cholerę i zapomnę. Dobra, jest. Jeszcze możemy ogarnąć sobie tak. Deska zostaje na pewno. Zróbmy sobie z drutu...
drut może być potrzebny. Dobra, drudzy sobie zostawię na razie. Jak będzie potrzebny, dopiero go wezmę. Pułapki typu właśnie... typu te sidła. One stunują. Znaczy stunują, blokują przejście. Nie zabijają przeciwników, tylko właśnie blokują przeciwnika, więc to też trzeba zapamiętać, żeby stawiać te pułapki tylko i wyłącznie wewnątrz, nie na zewnątrz. Bo jeżeli stawimy je wewnątrz, to mamy szansę jeszcze w jakikolwiek sposób się obronić. Dobra. I wydawało, że ja miałem perka, który pozwala nam się leczyć raz dziennie za pomocą właśnie tych trujących grzybów, ale nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. Ja tu byłem. Właśnie, bo chciałem jeszcze iść całkowicie w prawą stronę, bo nie pamiętam, co tu było. Był Piotrek, dobra. Ale nas chyba całkowicie po prawej stronie nie było. Pamiętam o tych dwóch skrzyniach, które potrzebowałyby trychu. Więc to Ludzix. Kurw. No wcale nie są dobre te widły. Nawet naostrzone są słabe. Nie podoba mi się to. Małem zwykłe. Ława miła. Żebym się nie popłakał. Dobra, trochę drewna, gwoździ, spoko luz. O kurwa, jeleń. Dobra, to jest tylko i wyłącznie drewno, jakieś kamyczki. Nic więcej. Więc chyba niepotrzebnie tu przychodziliśmy. Droga do wioski. A jednak. Ja szukałem tej cholernej wioski. Szukałem tej cholernej wioski, no i znalazłem. Mamy ją. Co to jest? Rozpruta świnia, przyjrzyj się. O, ażeś mi powiedział dużo. Ależ mi dużo powiedział na temat właśnie tego. Czyli co, mamy wioskę. To pytanie, czy w wiosce są ludzie przyjaźni? Ej, czas stoi. 9:20 non stop. Kapliczka, przyjrzyj się. W oblepioną błotem głowę wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień. Wyciągamy kamień? Nie, na razie jeszcze nie. Co najwyżej przy wyjściu to zrobimy. Zobaczymy w ogóle, czy oni są przyjaźnie nastawieni, czy nie. Grzybki zbieramy. Czy oni są przyjaźnie nastawieni, czy nie? To jest pytanie. Fajnie, że tu czas stoi. Możemy tu spędzić dużo czasu. Te drzwi są chyba czymś zablokowane z drugiej strony. I tak może być. Okna też są zabarykadowane. Zamknięte. Potrzebuję klucza. Klucza oczywiście nie masz. Serio, ta deska jest bardziej handy. Ja tych wideo nie lubię. Jakoś mi tak nie podeszły. Zabarykadowane okno rozbierz. Oj. Nie rozbierzemy niestety. Tu coś non stop jest. Żebym się kurde nie otruł niczym. Szybki. Więcej drewna. Tu nic nie ma. Czyli jest wioska. Czy znaczy, wioski jeszcze nie widzę w sumie. Ej, a czy to nie jest ta droga z naszego snu przypadkowo? To kurczaki. Mogę je chyba zabić, ale nie wiem, czy chcę. Od drugiej strony babciu przejdziemy. To jest chyba babcia, prawda? Tak, kobieta, przyjrzyj się. Kobieta wpatruje się w ziemię pustym wzrokiem. Zabij świnie. Jakąś... ze świniarni.
skrzynia. Laleczka, mała plastikowa laleczka. No dobra, zabiję tą świnkę, tylko... Tu chodzi o te małe świnki? To jest ciekawe. Dobra, bo tak sobie przelazłem od tej kapliczki, a w sumie główna droga jest tutaj. I kolejny labirynt. Ciekawe, czy tu będą stwory. O nie, tu chyba stworów... Kim jesteś? Odejdź. Jak nie? Wierzę, że coś tu może być ukryte. Albo i nie. Albo po prostu nic tu nie jest ukryte i ja sobie tylko wyszukuję dodatkowych problemów. Tak też może być. Dobra. Drewno kolejne. Jezu, ile drewna. Będę drewnianym impotentem, czy potentatem, przepraszam. Piękny jest nasz las o tej porze roku. Dawaj, gacie, babcia. Zabij świnie. Mówisz, masz. Gdzie moje mięso? Należą mi się 2 kg za ten miesiąc. A razem Antek... Tym razem Antek ci nie pomoże. Słyszysz? Dawaj te jebane mięso. Jakaś draka. Dużo kur. Zniszczona studnia, przeszukaj, Lina. Babcia, ale wiesz, że możesz tę drugą stroną wejść sobie, no problem. Generatorki. No, jeżeli to jest w takim stanie, to mięso, to ja podziękuję. Hello? Czego znowu? Zamknięte. Poszli wąs z mojej chałupy. Nie mam mięsa. Maciora zdycha z głodu. Nie daje świniaków. Won, bo wypuszczantka. No kurde. Co to za dźwięki? Skrzynia. Zły szefer. Niestety. Skąd ja mam brać te kody? Przecież na tych fotografiach nawet nic nie jest napisane. Łóżko, mapa. Piniarnia. Lokacja już znana. No właśnie. Dobra, czyli tu nic nie wskuramy. Ty se tłucz, ile wlezie. Niech no tylko spróbuje tu wrócić. Konował pierdolony. Kim jesteś? No. Odejdź. Zaraz, żeście mili? Ale żeście mili. Nic nie ma? Nie, tylko zabarykadowane okna. Ognisko. Torba, spalona torba lekarska. A tu się wyszukuje jakiś, czy doszukuje jakiś kodów, ale tu nic nie ma. Albo jestem ślepy, bo tak też może być. Chyba, że to się jeszcze jakimś cudem czymś obraca, nie wiem. I tak może być. Jeżeli tak jest, napiszcie mi to. Mieszkańcy odwracają wzrok na mój widok. Nie jestem tu chyba mile widziany. Jo, z buta wjeżdżam. Drzewa. Drzewa pięknie szumią. Igułka, notatka doktora druga. Roztwór do usuwania pasożytów z jelit. Zalać orzechy naftą, dodać propolisu. Odstawić na kilka dni. Pić po jednej łyżeczce do herbaty dziennie.
Dobra, ale tu nadal nie ma nic. I co, nafta i propolis? On jest chory? Kim ty jesteś? Kurde, części do broni palnej, zostawiamy kamyczki. Nie wiem, czy to mięso i grzyby mi przypadkiem nie pleśnieją. Mam nadzieję, że nie. Termometr? Co mi to sugeruje? No, chorobę to rozumiem, ale... Jakieś kody? No tu nie widzę, żeby coś było na tej miarce, czy na tej miarce, na tej skali od termometru. Ciekawe. Mamy zabarykadowane okna. Siedzi zamknięty w chałupie od kilku dni. Będzie z nim tak jak z pozostałymi. Ja ci to mówię. Pójdzie w las i nie wróci. O kim babcie mówią? Przepraszam bardzo. O. Jezu, co tu jest porobione? Panie. Ja tu cię chcę okraść. A ty mi nie dajesz. Tamstwo w państwie. Tu chyba może być coś nie tak. Obstawiam, że tu będzie jakiś stwór. Słyszę cię. Słyszę. Kiedy boję się do niego odwracać. Kanister, benzyna, kurde, tyle rzeczy. Nic nie mogę już podnieść. Ale to jest mindfuck. Ale to jest mindfuck. Idę stąd, cholera. Jak z jedzeniem? Ewidentnie to marnieje. Dobra, wracamy, bo szkoda. Próbowałem do niej podejść, ale utknęłam między pniami. Wracamy z tym żarciem, bo naprawdę go szkoda, bo to duże mięso akurat sporo daje. Ja tutaj tylko zrzucę przedmioty i wrócę pewnie drugi raz. Mówię, szkoda tego. Szkoda, bardzo szkoda. Tą świnkę byśmy zabili, ale chyba tam był kabel potrzebny. A kabla to ja chyba nie mam. Czyli tak, wiemy już, gdzie jest wioska. Wioska jest tutaj, z tej strony. Tu rower jest, on nie może sobie wziąć rowerka. Mam tylko nadzieję, że się nic nie porespiło. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Dobra, tu jest Piotrek. Zaraz za Piotrkiem jest... jest wioska. Kurde, te grzyby mnie zmusiły do tego, żebym szybko wrócił do domu. Znaczy grzyby w sumie i... brak miejsca w ekwipunku. Coś tu gnoju. I po pysku. Aż musiałem delikatnie przymknąć, żeby tego nie spieprzyć. I tu jest non-stop cała droga. Praktycznie od nas. Dobra, to jest nasz hideout. No mówię, martwi mnie to, że rozprzestrzenia się ten grzyb.
to mnie bardzo martwi. Otwieraj, no otwieraj, otwieraj, otwieraj. Szybko przepalaj to. O, pyk, udało się. Dawka piąta. Odkładamy części broni, szmaty, gwoździe, no całe bożyszcze. Wiecie co, ja to tam biorę to. Te widły mi się nie podobają. Może ktoś twierdzi, że są dobre, dla mnie nie są dobre, nawet ulepszone. Ja wolę jednak deskę z gwoździami. Dobra, do traktora wrzucimy to drewno. I wracamy do wioski, wracamy do wioski. Mogłem się napić wody ze studni, w sumie nie pomyślałem. W sumie nie pomyślałem, ale to ja bardzo często nie myślę. Dobra, biegniemy. Dzikus, ciebie jeszcze raz ograbimy. To prawda z kamyczków, ale ograbimy. Lecimy prosto do wioski, już znamy trasę, więc jest fajnie. Żadnych problemów, żadnych mobów. Przynajmniej do tej pory. Mam kolejna hitynka sobie leży, więc na pewno pancerz również musimy zrobić. Ale to musimy mieć chyba jakąś spawarkę albo inne dziadostwo. Tu była ta droga do wioski. Tak, tak. Bardzo wolno biegamy. Dobra. Znów wioska. To będzie wioskowy odcineczek. I rzeczy takie jak grzyby chyba na razie sobie odpuszczę, bo to nie ma sensu ich teraz brać, bo no jeżeli niestety, ale tracimy durability, no to ja sensu nie widzę, żeby to brać. Szybciej wybierzmy sobie tą resztę, która tam była. Na pewno w tym domku było coś. Dobrze pamiętam. Może źle pamiętam. No i chyba źle pamiętam. Ach, kamyczki. Pan jest ćmą? Tak jest. Ćmy ciągną do światła tak jak pan. Pan musi być ćmą. Jestem ciućmą. Ciućma to jest moje drugie imię. To by też zapaliły światło. O nie, nie działa! O nie! Jesteśmy zgubieni. Wrócimy jeszcze do tego creepa tutaj. Tak wiem, że on nie wychodzi już kilka dni. Wiem, wiem, spoko luz. Puść. Puść, nie bierz, nie ruszaj, nie twoje. Nic nie było. Może on się już przemienił. Oby nie. Jeszcze nie. Wrzczący kamyk. O właśnie. Takie rzeczy nie widział. Benzynka. Tobie i tak już nie będzie potrzebne, więc luz. Czy wiesz co, typie, jak chcesz, to ja mogę twoje cierpienia skrócić. To nie jest problem, to... Boję się, że jak cię uderzę, to potem wioska będzie dla mnie niemiła. Więc może lepiej nie. Aczkolwiek ładnie masz nasrane we łbie. Znaczy otworzymy wioskę, niech trochę, czy otworzymy tutaj całość, niech wioska wie, że już jest git z tobą. Dobra. Babcie, czy wy ze mną chcecie pogadać na jakiś temat? Kim jesteś? No, odejdź. Dobra, spoko, już. O, problem. Studnia, przyjrzyj się. Stara zniszczona studnia. Gdybym znalazł długą, mocną linę lub łańcuch, mógłbym zejść na dół. Właśnie, potrzebujemy łańcucha, ale łańcucha jeszcze chyba nie widziałem w tej grze. Chyba jeszcze się nie zdarzyło. Siema. Piec, a już myślałem, że możemy tu gotować, ale bym się wkurzył. Nie bierz stołu. Z buta wyjeżdżam standard. Siema. O kurde, nikogo nie ma. Tyfon. O, ja wiem, co to jest. To jest do napełniania gazem takich napoi ogólnie, czy wszystkich napoi.
Wiem, pamiętam to. O kurde, jestem stary, ale tu żadnych kodów nadal nie widzę. Co nam dają te wszystkie rzeczy, oprócz powrót do PRL-u? Nie wiem. Nie ma ziom. Coś mi powiesz? Nie? To nie. O, skrzynia. Zynka i chleb. Czy chleb mogę zjeść? Mogę zjeść. Daje mi staminę. Czego tu? Dziura w ziemi. To dość szeroki tunel. Na ziemi widać ślady palców? Widocznie wykopane zostały ludzkimi rękami. Ciekawe, dokąd prowadzi. Daj kopać w spokoju. W tej dziurze ktoś siedzi. Ledwo dostrzegam zarys postaci. Wygląda jak dorosły mężczyzna z rozczochranymi, długimi włosami. Cały umazany jest w błocie. Jedźcie w tej dziurze, kurde. Typie. Tu wejścia nie ma. Tu są wszędzie barykady. Ja chciałbym tu wejść, bo widzę, że tu jest duży domek. Gwoździe, drewno. Nie ma. Brak miejsca w ekwipunku. Czy to jest ta świniarnia? Nie. Za pomocą wytrychu mogę to otworzyć. Potrzebuję klucza. No dobra, użyję tego wytrychu, no problem. Jeżeli gra daje mi wybór, to chyba mogę. Pytanie, czy to się opłaca? Możliwe, że przejście z drugiej strony. Wtedy się nie opłaca. Szkoda wytrychu. Pytanie, czy to nie jest to miejsce w początku, do którego ja próbowałem wleźć. No i tak właśnie jest. Przejścia chyba innego nie ma, dobra. Niech będzie, zużyję ten wytrych. A niech mnie licho. A niech mnie to. Twoje płuca są bardziej wydajne, wiedziałby to kto. Dobra. Zużywamy. Użyj wytrychu. Otwarte. Nic tu nie ma. Nul? Nothing? Tylko palony chyba jest. Piec do chleba, przyjrzyj się. Zegrany piec do wypiekania chleba. No, dużo żeś mi powiedział. Dużo żeś mi powiedział. Co ja zrobię z taką rzetelną informacją? No, kolejna taka sama. Kurde, drugi wytrych? Ty chcesz mnie zirytować, jeżeli tam nic nie będzie i tylko mnie bejtujesz, gro, to się zirytuje. Moje ostatnie dwa wytrychy były. Ale zrobię to. Proszę. Będziesz, gro, szczęśliwa? Trup. Kurwa, za ziemniaka tu przylazłem. Kolejny trup. O! Kolejny trup, lina. Dobra, zjedz ziemniaczka. Bardzo niepokoją mnie te dźwięki. Kolejny drut, dobra. Powiedzmy, że na razie było urw. Dobra, było urw. Od cholery trupów. Z linami i z innymi barachłami. To tak, tu jest jeszcze metalowa rurka, której wziąć oczywiście nie mogę. O, kolejny drucik. No, jak będą jeszcze cztery druty, to już będzie fajnie. Ja tu nic nie widzę, cholera. Ile tu trupów? Co tu się stało? No, tu się stało. Zamknięte, potrzebuję klucza. No dobra, ale... czyli można było się tu chyba dostać bez używania wytrychu. Tak mi się wydaje. No bo nie widzę tu żadnego klucza. No dobra, no.
Straciliśmy w sumie jeden drut, zyskaliśmy trochę liny. No, powiedzmy, że było pół na pół. Pół na pół wurf. Ale takie rzeczy, wiecie co, jak kamyk, to mi nie są potrzebne, butelka w sumie też nie. Ja wolę tam tą linkę wziąć. Jaką linkę? Wolę wziąć rurkę. Rurencja się przyda. Przynajmniej nie będziemy już po tych trupach latać później. Sprawę szmatka. Rurka. I tu już chyba nic nie było, prawda? Nie było, dobra. Idziemy stąd. Powiedzmy, że tu już wszystko było wzięte. No i co? Lecimy dalej. Ale nie, kochani, nie zauważyłem, ale to już jest 31 minut odcinka, moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja tu mogę wejść. Dobra, ale resztę zwiedzimy już w następnym odcinku. A tym razem trzymajcie się. Hej, hej.